Primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. Ale żeby osiągnąć ten stan, potrzebna jest wiedza, narzędzia i doświadczenie ludzi, którzy nie tylko rozumieją tę ideę, ale potrafią ją przekazać młodym adeptom medycyny. W tych miejscach kształcimy, badamy, uczymy zasad i umiejętności związanych z pielęgniarstwem, położnictwem, elektroradiologią, dietetyką, fizjoterapią, ratownictwem medycznym, zdrowiem publicznym i kierunkiem lekarskim. Nowoczesna infrastruktura, profesjonalna kadra i łaknący wiedzy studenci to przepis na jakość służby zdrowia nie tylko w Polsce. Światowe standardy i otwartość na dynamikę zmian czynią z nas ważny komponent stanowiący istotny element szeroko pojmowanej służby zdrowia. Współpracujemy z przemysłem, szpitalami i ośrodkami naukowymi na całym świecie. Budujemy jakość, która przekłada się nie tylko na oferowany poziom kształcenia czy prowadzonych badań, ale również, a raczej przede wszystkim, na zdrowe życie ludzi. Studenci z wielu krajów na całym świecie mogą również czerpać z naszych doświadczeń, wybierając anglojęzyczny kierunek lekarski. Dzięki stworzeniu English Division my również możemy uczyć się od nich globalnego podejścia do kwestii zdrowia i procedur medycznych. Szanowni Państwo, do budowania wiedzy niezbędna jest wymiana doświadczeń. Jednym ze służących temu celowi narzędzi są konferencje naukowe. W dniach od 5 do 7 września 2019 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się 35. Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, poświęcony pogłębionej diagnostyce schorzeń u dzieci. Serdecznie i gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych do Rzeszowa.